będę motocyklistą, będę osobą, która jeździ na longboardzie, będę panią, która maluje, artystką, poetką, kujonką. Właśnie na planie sesji, która ma tak naprawdę na celu pokazanie ludziom, że jest taka akcja, która się nazywa It's Your Life, Just Take It, Kruger & Mads. Jest to firma, która postanowiła, że wyjdzie jakby do ludzi i postanowi sfinansować i pomóc im w swoich pasjach. I przez 5 miesięcy będziemy, przez cały ten okres letni, ja jako łowca pasji, będę się tak nazywała w cudzysłowie oczywiście, łowca pasji, będziemy szukali osób, które mają coś, na przykład chcą czegoś więcej od życia, mają jakieś pasje, mają jakieś marzenia, które chcą realizować i to jest na przykład taki projekt, który nawet nie marzyłam o tym, żeby się zaangażować, więc naprawdę mega się z tego cieszę. Ładnie mi wyszło, tylko pani jest bez głowy chwilowo, ale za chwilę dobieruję jej głowę. No tak, ale pasje mogą być różne. Ja na przykład nie mam cierpliwości do malowania obrazów. Ale może na starsze lata odnajdę taką cierpliwość. Wystarczy wysłać swoje zgłoszenie a propos swojej pasji. Może to być, nie wiem, nawet garncarstwo, plecenie jakichś wianków, może to być skoki spadochronowe, nie wiem, jazda na motocyklu, przeróżne rzeczy, wyszywanie, naprawdę różne rzeczy, nie tylko jakby, które muszą być ekstremalne. Nie... Dużo mężczyzn, przyznam się, że na tym planie. No i wyczyniają dużo dziwnych rzeczy. Za chwilkę właśnie wjedzie motocykl, z czego się bardzo cieszę. No nie będę go oczywiście tutaj odpalała i przepalała, ale wjedzie. No dosyć dużo się dzieje i boimy się po prostu, że nam godzin nie starczy, ale fajna akcja. Fajna akcja, bo pomaga jakby ludziom pokazać, że to, że mamy pasję, to się liczy i na przykład możemy też to pokazać innym. Przyzwyczaiłam się do tego, że jestem, ja na to mówię, malowanie i zmywanie, moda i uroda, tak? Że oczywiście make-up, włosy, później jest stylizacja, 5 razy albo więcej razy, dzisiaj 20 razy przebiórka, więc tak jakby jest to męczące, ale no ja się przyzwyczaiłam do tego, jakby czerpię z tego fajny flow i też od ludzi dużo czerpię, więc jest okej. Okay. Jest to ciężka praca fizyczna, jestem do tego przyzwyczajona, bo już chyba 11 lat tak pracuję, już teraz coś się zastarzałam, że tak powiem, na tym wszystkim, ale jest to ciężka praca, ale jest to fajna praca. Tak, możesz to właśnie być ty.